Jesteśmy kibicami, ja i syn. No ja to jestem takim kibicem umiarkowanym, ale mój syn tam, który właśnie w tej chwili myje ten sektor stadionowy, jest bardziej takim fanatycznym kibicem Odry, nie? No i zachęcił mnie na chodzenie, no wzięliśmy wnuków. Właściwie tak naprawdę to chodzę dla wnuków tutaj na ten, no ale chciałem coś zrobić dla tego stadionu. I po prostu doszliśmy do wniosku, że urządzenia, na których pracujemy na co dzień, wykorzystamy właśnie do mycia tych sektorów stadionowych. I stąd właśnie ten pomysł. Poprosiliśmy tutaj kierownika tutaj obiektu o próbę. Zrobiliśmy taką próbę na jesień. No i trzeba było to po prostu zacząć. To są takie wydarzenia i prace niecodzienne, z którymi nie mamy na co dzień do czynienia. Trzeba było porobić różne tam specjalne urządzenia do takich właśnie tych sektorów stadionowych, żeby to jakoś wyglądało. No a widać, że efekt, który żeśmy uzyskali na jesieni, pozwolił na to, że jednak jesteśmy zadowoleni z tego, co żeśmy zrobili, no i zachęciło nas to do dalszego, powiedzmy, działania. No i w sumie chcemy ten stadion, zanim będzie jego koniec, no to chcemy, żeby do samego końca wytrwał taki, jaki był na początku, nie? Czyli czysty, ładny, żeby nasi kibice przyszli i powiedzieli: a, jak tu ładnie, czysto i przyjemnie. Jaki sprzęt jest wykorzystywany? No i tak naprawdę ile zajmuje to czasu, jaki jest tego koszt? Taki realny, gdyby trzeba było za to zapłacić. Koszt, no nie ukrywam, jest dosyć duży, ponieważ no, wyczyszczenie takiego sektora, no tylko w takim stanie, jak w tej chwili to robimy, no to jest rząd kilku tysięcy złotych, powiedzmy powyżej trójki, nie? No ale niestety tak to wygląda, nie? No i wykorzystujemy urządzenia, które na co dzień to są urządzenia profesjonalne do czyszczenia na przykład kanalizacji, bo to akurat tym się zajmujemy. No i te same urządzenia, które powodują ciśnienie wody, jest wykorzystywane do mycia stadionu. Czyli tak de facto wykorzystujemy to w ten sposób, że podajemy wysokie ciśnienie wody w sektory te stadionowe i te wysokie ciśnienie wody 140, 150 do 160 barów powoduje odrywanie się tego, powiedzmy, mułu, tego osadu, który przykleił się w ciągu tych 20 lat, z tego co pamiętam, to chyba 20 lat to już mniej więcej jest. No i te różne takie mchy i różne narośle takie naturalne, po prostu te ciśnienie wody powoduje, że jest to usuwane. Jako kibice, rozumiem, robicie to nieodpłatnie, a ilu ludzi w to jest zaangażowanych? Ile trzeba czasu na wyczyszczenie takiego sektora? Przeważnie trzech ludzi przynajmniej. No to w tej chwili jestem ja z dwoma synami. Jeden musi tą lancą czyścić i tak dalej, drugi musi zabezpieczać przejście przewodu wysokociśnieniowego, trzeci to jest operator, który w razie jakiejś rozerwania przewodu i tak dalej, zmęczenia, powiedzmy, operatora przy czyszczeniu, no musi zatrzymać urządzenie i tak dalej, nie? Czy to będzie cały stadion wyczyszczony? Myślę, że do końca maja, maksymalnie do połowy czerwca powinien być, ale im wcześniej, tym lepiej, no. Im wcześniej, tym lepiej, żeby to po prostu... No żałujemy, że taka wiosna była trochę dziwaczna i zimna, bo mieliśmy cichy plan, może się uda, powiedzmy właśnie do majówki, no ale jak widać się nie udało, no nie udało się. Jaki będzie najbliższy wynik meczu Odry? No. Na pewno na czystych siedzeniach. No przecież wiadomo, że będzie 3-0, nie ma o czym mówić. No potrzebujemy tych trójek i tych, kurczę, noga, dobrych wyników, no bo sytuacja jaka jest, to wiemy wszystko. No. Niedawno miałem urodziny w marcu i dostałem, zawsze lubię, jak moje wnuczki dają mi laurki. Na jednej laurce moja starsza wnuczka napisała, żeby dziadek nie przestał z nami chodzić na mecze. No to nie mogę się wycofać, czy mi się to podoba, czy nie.